Siemaneczko ludziska, z tej strony Mister Adamo 15. Jak widzicie, jesteśmy w American Truck Simulator i przyznam, że to będzie mój pierwszy film po powrocie do domu. Był live. O, dziękuję, że mnie przepuściłeś. Bardzo miło z twojej strony, kolego. Jeszcze normalne awaryjkami mrugnę. Ale dodając, ostatnio żyliście samymi vlogami. Vlogami od Mikusia. Mikusia z ferii, bardzo fajne, dodajmy, że to były vlogi. No i oprócz tego nie było nic ciekawego, czy ciekawego, ciekawe rzeczy właśnie były na tym kanale ze względu na vlogi, ale nie było nic ciekawego z gier. Jak wiecie dobrze, jestem już we wtorek już byłem w domu, no i jak widzimy też się zamykają przejazd kolejowy. To będzie coś pogadać. Ale bardzo szybko jedzie, więc bardzo mnie to cieszy. Przepraszam za moje takie tak zwane, ale od dnia wczorajszego ciśnie mnie cholernie gardło. Dlatego nic. Nie miałem nawet co nagrać dla was, no bo nie miałem czym rozmawiać. Wczoraj było masakrycznie. Miki może wam potwierdzić, że zeszłem z komputera bardzo wcześnie. I no i tak to wyszło. Jeszcze chyba 2 tygodnie temu opowiadałem wam o tym, jak moje gardło ciężko wytrzymuje i że daje radę. No i przedobrzyłem, bo wreszcie odmówiło posłuszeństwa. Naprawdę dzisiaj już się czuję o wiele lepiej. Znaczy moje gardło się czuje o wiele lepiej. Bo ja nadal jestem taki, jakby mnie walec przejechał. Pozdrawiam po prostu jakiegoś mojego widza, który spami mi na Steamie. Dodając, co bym mógł sobie takiego najfajniejszego nagrać dla was. No i mógłbym pogadać sobie spokojnie. Na FSA nie miałem siły, nie miałem kiedy go przygotować. Więc mówię, spróbuję Amerykana. I przyznam szczerze, że naprawdę lubię tą grę bardzo, bardzo. Nie wiem czemu, ale już mi się chyba znów usunęła ta. A czego muszę znów. O, chyba tak musi być. O. Wreszcie chyba ustawiłem sobie z powrotem tak jak było. Może trochę za mocno. No, ujdzie. Chociaż kierownica i tak jest słaba, ale to ominimy. Gdybym nie nagrywał, to już bym tego kolegę zbanował, bo mnie zdenerwował. Przepraszam za to, że tak cicho mówię, no ale po prostu nie mogę. Bo moje gardło jest jakie jest i nic z tym nie zrobię. Jedziemy godziną już prawie wieczorną. I bardzo fajna tu w ogóle trasa. Nawet nie wiedziałem, że zrobiłem sobie już zleconko. No ale trochę mnie nie było, już zapomniałem. No liczę, że wam się vlogi spodobały, no a po ilości łapek w górę pod każdym z filmów to naprawdę tylko się cieszyć. No co, no ja będę się starał kurować, no będziecie prawdopodobnie, jeżeli w ogóle moje gardło będzie nadal chociaż takie jak teraz, że mogę powiedzieć parę słów, pewnie będę tak z 20 minut max, będę się starał do końca dojechać to zleconko i koniec. Kurna, wkurza mnie, bo nadal mi coś przestawiło się. Już lepiej, ale wkurza mnie i tak to nadal. Omińmy to. I dodając, gra jest bardzo fajna, bo może trochę o grze porozmawiajmy, bo już trochę się na nią pobawiłem. Wkurza mnie ta kierownica, ciągle mi tak skacze. Nie jest to samo, co było wcześniej. Zobaczcie, o. Tak to już jest makabra. O, lekko przesuwam. A jak tak zrobię? No tak to już, to też do dupy. No już tak jest lepiej trochę, ale to i tak jest lipa tam. Nie wiem. Przestawiało się wszystko w pizdu. Ominijmy to. Fajna sprawa, fajnie się jedzie. Bo powyłączałem sobie te wszystkie blokady tutaj, bo ja wiecie o tym, że lubię sam sobie tolerować swoją prędkość, chociaż nie powinienem, bo jednak mandat za takie coś jest dość srogi. Ale może nie będziemy o tym rozmawiać. Tylko o tym, że trzeba jechać dalej. No i mówię, no co do filmów, będę się starał chociaż jeden dziennie
dopóki mnie gardło nie przestanie boleć. A gardło no totalnie mnie wzięło wczoraj. Miki był zdziwiony i był też zaskoczony trochę, jakim cudem tak mnie ono surowo wzięło. Bo wszystko było ok, git, wróciłem do domu i jeden dzień w domu i jakby to powiedzieć. Końcówka. Ale tak to niestety jest. Pogoda jest jaka jest, ale mądrze, naprawdę, chociaż jedyny plus tego interesu jest taki, że cholernie mądre te samochody zrobiły. Ruch samochodowy jest bardzo, bardzo mądrze zrobiony. Tylko pochwalić ich. Dodając to, że oni mądrze jeżdżą. Mądrze myślą. Znaczy może i nie mądrze jeżdżą, tylko realnie jeżdżą, naprawdę, bo dodając, gdy ja się zatrzymałem, nie było, nie stali sobie, tak? Tylko albo wymijali, albo trąbili, tak? No, to zawsze jeden ten plus jest taki, że naprawdę, no i jest taka troszeczkę logika tej jazdy bardzo fajnie zrobiona, więc ja jestem naprawdę za. Ogólnie wjechaliśmy chyba na jakąś autostradę. No, chciałbym ogólnie, o, a, no tak, bo jest do 80, a ty kurwa już mnie nie złapałaś. I naprawdę, wczoraj chciałem live'a zrobić. Kontrola wagi. Tutaj. O, ti, jaka beka. Takie rzeczy jeszcze nie widziałem. Takie rzeczy tylko weże. Nie radio, debilu. Dziękuję szerokości, dziękuję bardzo. Kurczę, dostałem oznaczenie za to, że chciałem się zważyć. Kurde, ciekawe ile ton waży. No ale bardzo fajna sprawa, bardzo mądra. O, powinien być jakiś pas włączeniowy. Myślę, że to jest jakiś pas włączeniowy. Beka trochę. Ale taki interes, naprawdę nie wiem w ogóle, czy obejrzycie ten odcinek przez to, że ja tak dziwnie gadam, no ale chyba każdemu zdarza się, że kiedyś go złapie choroba. Może choroba nie jest aż taka, że właśnie leżę w łóżku, chociaż wczoraj naprawdę jak poszedłem, zszedłem z kompa, to już padałem, po prostu padałem, totalnie padałem. I weszłem na łóżko, no bo i tak nic nie mogłem zrobić, tak? Rozmawiać mogłem tyle, o ile Miki sobie za dużo ze mną nie porozmawiał. No i wiedziałem, że też nic nie nagram, bo z tym gardłem to w ogóle nic nie wyduszę z siebie. Dodając, że lipa totalna byłaby. Ale dzisiaj w ponocce już było wiele lepiej, więc zdecydowałem się, że jednak coś dla was nagram, chociaż takiego informacyjnego, żebyście wiedzieli, co się ze mną dzieje, bo jeszcze tam jakiś vlog był chyba od Mikiego ostatni, ten zakończający, więc sam raz na jeden raz, ale grubo, prawda, spodobał mi się ten American i sobie będziemy fruwać na pewno na live'ach, coś tam na pewno się wymyśli. Na razie zjeżdżamy. Z autostrady. Niby stop. Boję się tutaj, bo ciemno, to nic nie widać. Ach. Poszedł. Ogólnie. Też niestety był za krótki ten odcinek dawać. Ale... no dobra, może wreszcie uda nam się spróbować, czy jak przejadę w prawo na czerwonym, to nie dostanę jednak. Jednak nie dostałem żadnego problemu, więc tu mieliście prawdę, że w Ameryce na prawo skrętach można sobie spokojnie skręcać, chociaż macie czerwone. Naprawdę cud miód i orzeszki. Jesteśmy na miejscu. To co, przydałoby się może zaparkować. Nie jestem na siłach. Aha, no. Spróbujemy, dobra. Spróbujemy jakoś tak zaparkować.
Dobra, letem. Zobaczymy, jak mi się to uda w ogóle skręcić. Ja to muszę. A ja mogę tędy przejechać? Poczekajcie, teraz w kupie siła, jak to się mówi. Nie no, to już jest easy peasy. Teraz tylko trzeba mądrze pomyśleć, jak to cofnąć. Poczułem się troszeczkę jak ten w tych filmach Konwój. Trzeba myśleć, no. Chyba coś wjechałem z tamtej strony. Ale jest dobrze, jest easy. Będziemy cisnąć. Jeszcze trochę. Mistrzem parkowania nie jestem, ale... Ale kombinować zawsze trzeba. Dobra. Mamy jakieś szyby wentylacyjne chyba tutaj wieziemy. No, chyba po mistrzowsku teraz cofnąłem. Jeszcze? Jeszcze? Nareszcie. Fajrant. No, udało mi się, dostałem na 40 doświadczenia więcej niż myślałem, ale nadal poziom pierwszy. Do kupna ciężarówki jeszcze sporo, daleka droga. Ale co, to może jeszcze przy was zaczniemy jakieś nowe zleconko. Ja bym do Las Vegas pojechał z warzywami. Bo w Las Vegas jeszcze nie wiem. Ale znów Peterbillem. Same Peterbilly. Tylko ten jeden Kenworth. Ale umówiliśmy się. To lecimy do Las Vegas. Ale. Ale Las Vegas będzie w kolejnym odcinku. No cóż, no. Musicie mi wybaczyć, że... ojeju. Tu nad Wisłą, wreszcie jakiś krótki ten. Krótka naczepa jakaś. Nie mam pytań. To też w ogóle jest króciutka, stąd będę mógł śmigać jak... jak dzik. Światło, o jak ładnie się świecą. Pięknie. Chyba takim oto akcentem. No, naprawdę krótkiej naczepy w następnym odcinku. Serdecznie was zapraszam, liczę, że moje gardło już w następnym odcinku będzie normalnie współpracowało i będziemy mówili. Przynajmniej ja już będę mówił normalnie, więc dziękuję za obejrzenie tego odcinka. No i wybaczcie, że gardło było takie, jakie było. Więc trzymajcie się i do następnego. Liczę, że już odcinka z Efesa. Na razie, cześć.